Witam serdecznie Pani Przewodnicząca. Co prawda nie była to jeszcze ostatnia sesja tej kadencji, ale na pewno była to ostatnia sesja z tak wieloma punktami. Myślę, że zaskoczeniem dla kilku widzów będzie to, że poszło tak sprawnie, ale dużo uchwał takich, myślę, czysto technicznych, jakby Pani podsumowała dzisiejsze posiedzenie Rady. No dzisiejsze posiedzenie Rady, mimo tak wielkiej ilości punktów w porządku, odbyło się bardzo spokojnie i trzeba przyznać, wyjątkowo spokojnie, nie często tak bywa, ale dzisiaj po prostu mieliśmy takie punkty w programie, które nie wymagały wielkiej dyskusji, oczywiście pozostawała tylko ta dzierżawa plaży, no ale jakoś też z tego dobrze wybrnęliśmy, myślę, że powinien, moje zdanie jest takie, że powinien dzierżawić to dalej ten pan, który miał, ponieważ zaczął, coś tam włożył, zaczął, niech to rozwija i wtedy zobaczymy, czy to przyniesie jakieś sukcesy. Nie możemy po tak krótkim okresie oceniać go, a tym bardziej mu to zabierać, bo myślę, że następny nie byłby, zacząłby znów od nowa i to też przez 4 lata niewiele by zrobił. Także myślę, że nie jest tak źle, naprawdę są różne atrakcje na plażach, dzieje się dużo, ludzie są zadowoleni, także dobrze, to wszystko się skończyło. Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi właśnie jeszcze o tą sesję, która przed nami, to już będzie takie typowe podsumowanie 4-letniej kadencji? To jest tak, znaczy ja to planuję, że to będzie takie podziękowanie radnym za współpracę, urzędowi gminy za współpracę, bo się dobrze nam współpracowało. No i pozostaje nam tam szczególny punkt, ponieważ jeszcze przed powstaniem nowej rady musimy uchwalić nowy statut, bo nastąpiło w tym statucie rad gmin duże zmiany, które musimy wprowadzić do naszego statutu. A czego pani by życzyła tej nowej radzie, która zostanie już za jakiś czas tutaj utworzona? Przede wszystkim spokoju, spokoju. I ja to zawsze mówię, że praca w radzie, w ogóle w polityce, bo mimo, że to tylko rada gminy, wymaga takiej grubej skóry, jak ja to nazywam, ponieważ trzeba być naprawdę odporny psychicznie na to wszystko, co się dzieje, bo wiemy, że skład rady to przeważnie różni ludzie, nie zawsze się z nimi zgadzamy, często nad nimi trudno zapanować, czego byłam świadkiem nieraz, miałam kilka takich burzliwych sesji i trudno jest potem zapanować nad tym, żeby radni jakoś tak zachowali się kulturalnie, czasami bywa tak wybuchowo i tego bym życzyła, żeby następna rada tego nie doczekała, żeby pracowało się super i że między sobą, z przewodniczącym, którego sobie wybiorą, ale również z wójtem i z urzędem gminy, no nie wiadomo też, kto będzie wójtem, ale żeby im się też dobrze współpracowało, bo jeśli chodzi o mnie, współpraca z pracownikami Urzędu Gminy, z panem wójtem przebiegała dobrze, nie było żadnych takich skrzytów, problemów, zawsze pomogli, naprawdę była bardzo dobra współpraca. Czyli podsumowując, życzy Pani tego, żeby wszystko szło po myśli Rady, a żeby wszystkie dyskusje były merytoryczne, bez takich zaczepek emocjonalnych i personalnych wycieczek, jak rozumiem. Dokładnie, dokładnie właśnie chodzi mi o to, żeby to dotyczyło tego punktu, o którym mówimy, bo często radni po prostu wybiegają poza ten temat, bardzo często lubią, po prostu no taka jest chyba natura ludzka, wbić komuś szpilę. I tylko o to im chodzi, a nie o to chodzi, żebyśmy się wyzywali, źle traktowali, trochę kultury i zrozumienia, wysłuchania zdania tego, który mówi, dać mu to zdanie wypowiedzieć, bo bardzo często jest tak, że jeden radny mówi, 10 jeszcze krzyczy dodatkowo, także zagłusza po prostu tego, który mówi, więc życzę im, żeby takich sytuacji nie było, żeby każdy mógł swoje zdanie wypowiedzieć, ale żeby one były merytoryczne, żeby to nie były tylko po to, żeby powiedzieć, a nic z tego nie wynika, bo najgorzej właśnie w całej tej kadencji drażniło mnie to, że na przykład radny podejmował jakiś temat, ale kiedy go zapytałam, co ma z tego wynikać, co z tego on chce uzyskać, no to tu nie umiał mi odpowiedzieć. Także, że tego nie lubię właśnie, że o czymś się mówi, ale tu nie będzie konkluzji, nie będzie niczego, co by to coś dało. Bo przecież chodzi nam o to, żeby to dało coś mieszkańcom, żeby mieszkańcy na tym zyskali, bo dla nich jesteśmy wybrani. No a to nie zawsze wychodziło.
Ale myślę, że mimo wszystko trzeba tak podsumować, że radni tutaj w tych takich bardzo kontrowersyjnych punktach się spierali, bo raczej patrząc już jak na przebieg takich formalnych uchwał, które trzeba było podejmować dla dobra gminy, raczej radni zadawali pytania, też byli, myślę, często przygotowani, żebyśmy też nie stworzyli takiego obrazu, że były tylko kłótnie, bo to oczywiście nieprawda. Absolutnie, rada była bardzo sumienna, bardzo pracowita i co trzeba szczególnie podkreślić, to, że była i aktywna, ale przede wszystkim bardzo rzadko odbywało się, że nie byli radni. Byli sumienni, zawsze obecni i to mi się podobało, bo frekwencja była super. Naprawdę super, to były wyjątkowe wypadki, gdzie nie było jednego czy drugiego radnego. Wszyscy byli, wszyscy mieli materiały, byli przygotowani. Także naprawdę nie, ogólnie rada pracowała bardzo dobrze i była przygotowana. To nie było tak, że przyszli i nie znali materiałów, czy nie zapoznali się z czymś. Nie, oczywiście, że to nieprawda. Nie, ja nie o tym mówię, tylko życzę po prostu następnej radzie dużo spokoju, dużo takiego. No ale myślę, że to nie wynika tylko z tego, co mówią radni, jak oni chcą, oni walczą, no po prostu oni walczą o to, co obiecali komuś tam, z kimś rozmawiali, komuś obiecali. Jeden z radnych ma bardziej, chce bardziej kłaść nacisk na sport inny, na naukę inny i oni to próbują przeforsować. A jak wiadomo, budżet nie jest z gumy. A budżet nie jest z gminy i musimy z czegoś zrezygnować, żeby coś zrobić. Więcej na pewno no przede wszystkim w naszej gminie, no to drogi te lokalne, których jest jeszcze dużo do zrobienia i tu na pewno mieszkańcy bardzo czekają i mam nadzieję, że się w następnej radzie uda chociaż jakąś część tych dróg lokalnych zrealizować. Także to chyba nasza taka największa bolączka w tej chwili, a tak z pozostałymi wszystkimi sprawami radzimy sobie i naprawdę jest dobrze.